Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilad Hiss, dzisiaj ze mną Koneko. Hej! I witamy was bardzo serdecznie w prawie ostatnim, wszystko będzie zależało od was, odcinku z gry Ark Survival Evolved Lost Island. Zauważyliśmy, że wasze zainteresowanie serią spada, ponieważ no, robimy już częściowo rzeczy, które już robiliśmy. Jeszcze oczywiście Mega Dinopithecus, którego, czy tam Król, King Dinopithecus będzie dzisiaj przez nas zabity, przynajmniej mamy taką nadzieję. Oczywiście na gammie, bo nie zależy nam, jeśli ktoś nie wie czym jest. To jest gamma, beta i alfa, czyli alfa jest najtrudniejsza, beta taka pośrodku i gamma jest najłatwiejsza, aczkolwiek na nią też się trochę trzeba przygotować. Więc różnego rodzaju reksy przygotowywaliśmy, mamy już praktycznie wszystko, tylko część z nich jeszcze musi sobie ledwo dorosnąć. Wszystko jest zrobione na 100% imprintu, nie licząc tych, które jeszcze mają tutaj. Ten na przykład jest 70%, ale ten już ma 97%, już ma imprintu 100%. Więc mają już bardzo fajne statystyki, a jeszcze im troszeczkę dobijemy tych statystyk, dzięki temu, że właśnie wywerny jeszcze się tu będą rozmnażały i mamy również ich jajka schowane tu. Właśnie ukradłam, wiesz trochę? Masa jajek. O, wzięta perfekcyjnie i możemy sobie śmigać. Czemu nie mam jaj? Nie mam żarcia przy sobie. Kończyło mi się weź akurat? Weź tego prima ugotowanego, jest o wiele lepszy. Okej, biorę. O wiele lepszego ugotowanego prima w takim razie. Także moi drodzy, myślę, że niedługo będziecie czekać na premierę Fjordura. Również chciałbym zaznaczyć i uwaga, wyświetlę wam to teraz również na ekranie, żebyście wiedzieli. Z rzeczy, których nie udało nam się nigdy znaleźć i zrobić do naszego muzeum z powodu braku tego, że się nie respi na tej mapie z jakiegoś powodu, to Ammonite i Eurypterid, czyli te dwa stworzenia, które widzicie i one się nie respią na tej mapie. Nie wiadomo czemu, oczywiście to są wodne stworzenia. Mamy jeszcze do złapania Hyperionisa, Megalozaura, którego już spotkaliśmy, Pakiego, który gdzieś na pewno też sobie niedaleko łazi, Tytanozaura, którego nie mogliśmy zespawnować, ponieważ zajmuje bardzo dużo miejsca i nie zespawnował się u nas, oraz Yeti, którego można porównać do Gigantopithecusa. Więc jeśli chcecie, żebyśmy zrobili jeden dodatkowy, skromny odcinek z dobijania tych wszystkich rzeczy, to dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy. Jeśli będzie dużo pozytywnych komentarzy z waszej strony, to bardzo chętnie i pozytywnie zrobimy to. I tyle. W każdym razie, w chwili obecnej wygląda to, moi drodzy, tak, że... O, widzę, tam się kolejne jajko zrobiło. Że mamy te różnego rodzaju reksy, te niektóre tu jeszcze mają ile? 1% w sumie do dorośnięcia. To może zaczniemy, Olu? Jasne. Bo przydałoby się. Również przygotowaliśmy trochę jajek tutaj, tych różnych stworzeń, w sumie to reksów nam zostało więcej. Co z nimi robimy? Dobijamy je? No, to expa można je chyba, nie? Ciach. Właśnie ja zostawiłem je, mówię, ale z reksów to ja wiem, że dużo expa nie ma jakoś wybitnie. Nie no, ja jakiś tam jest, Krystian. Ja do Bebe wszystkie jajka przeniosłam. Przepraszam pana bardzo. Dobra, nie ma problemu. Ola też mi się chwaliła, że mi karabin naprawiła. I pociski. Co prawda nie wiem, ile tego wykorzystam wszystkiego, ale przyda się chociażby teraz do dobijania stworzeń. Dobra, Ola, możemy lecić. To teraz tak, musiałabyś sobie... Może ty weź wszystkie te, Krajo. Ustaw sobie na pasku na dole, nie wiem, 1, 2, 3, 4, żebyś się nie pogubiła, który. Chociaż tam na kraju i tak widać potem, który ma który poziom, nie? A nie wiem, nie zwróciłam nigdy uwagi. Okay. Więc myślę, że można ogarnąć, to można wyłączyć. Ja również w międzyczasie pozbierałem, przygotowałem nasze 4 artefakty, czyli Artifact of the Cunning, Artifact of the Hunter, Artifact of the Pack i Artifact of the Skylord. Do tego potrzebujemy łapek Argenty, mózgów Alozaura, skóry Sarko, pazurów Terizino i trucizny węża. Więc w sumie wszystko pozbierane, nie było ciężko. Jeśli chodzi o mapę, jeśli ktoś by się... O, jeszcze nie usunąłem tych starych markerów, to je usunę. Jeśli chodzi o ogólnie o mapkę, to tak. Jak patrzycie, to w sumie jeśli chodzi o węże, no to praktycznie każda górka dookoła jesteście w stanie polecieć i na jakiejś górce się znajdą. Terizino znajdują się nam na górze mapy, mniej więcej 20 na 50. Przy brzegu praktycznie spotkałem dwa, więc w sumie od razu dwa pazury były. Jeśli chodzi o alozaury, to tak samo, górki jakiekolwiek można pójść i bardzo łatwo ogarnąć. Jeśli chodzi o Argentivy też, te górki tutaj wszystkie w okolicy, więc tak naprawdę trzy rzeczy jesteście w stanie z tego. A Sarko występują mniej więcej na
prawo od nas i to będzie tak, może mniej więcej 50 na 70 przy takich jeziorkach. Więc nie jest to większy problem, można to łatwo ogarnąć. Jasne, wypuszczaj. Co mam robić? Wypuszczaj potwora jakiegoś, siadaj na niego, a ja będę zabijał. Dobra, który ma 215, doładuj mu wszystko. Ty ile chciałeś? Po 20 k je robić, nie? Zdrowia, tak. Dobra, jest 20 i reszta w obrażenia. Mhm. No dobra. Wypuszczę Rexa jednego najpierw. Wydaje mi się, że to niewiele zmieni, ale niech będzie. O, na dwa strzały. No dobra, niech ci będzie. Dostałaś coś? Tak, ale jeszcze nie wiem ile. 9 poziomów. 9 poziomów za Rexa dostałaś? No. Dobra, słuchaj, jajek i tak dużo przygotowałem, więc zróbmy jeszcze jajko wywerny od razu. Okej. Okay. Nice. Czy dużo będę musiał w nią uderzać? Nie jestem pewien, ale chwilę to zajmie, dobra? I już. Teraz? 16. 16, bardzo ładnie w sumie. Dobra. To co, to tyle na razie? Tyle im zostawiamy? 250 mniej więcej? No nie wiem, no... Ty decyduj. No bo mamy kilka do zrobienia, więc myślę, że na każdego wystarczy. Mówisz, będziesz je odstawiać gdzieś w międzyczasie. Tak, to na razie ty idziesz tu. Dobra, nice. Teraz idziesz ty. O, jaki ładny. To jest ten z paskiem? Nie, to jest ten... Nie, to ten... Nie, zwykły. Wiem. Zwykły. Dobra, mogę? Jasne. Dobra, potrzebujemy Rexika, który musi niestety pójść sobie spać. Żegnaj. Dobra, załatwiony. I teraz damy wywernę. O Boże! Ola, musisz to. Zobaczyć. Musisz zobaczyć. To jest fajer. To jest fajer. Dobra, wiesz co? Może ją zostawmy, tą jedną. Schowaj ją do krajopada sobie. Tak właśnie chciałem powiedzieć. Poszczęściło ci. Dobrze, że przygotowałem więcej jajek. A, to ja pójdę... czekaj, mogę już wrzucić nowe jajka. Znaczy ja w Sino swoim jeszcze mam, więc... Ola też dała mi tipa, że kiedy mamy tak jak tu jajka, o, to możemy zrobić sobie... Widzicie, na przykład nasza kreska jest po lewej maksymalnie zimna i możemy zrobić incubation boost. Jak zrobimy temperature controls, nie wiem, plus 10? Nie patrzyłem. Nie, musimy na w dół, tak? Czekaj, no tak ty to na środek rozumieć? Musisz kreskę poprowadzić. Nie, na środek kreskę? Tak, na środek musisz ją poprowadzić. Czyli muszę dodać dużo temperatury, realnie, no ja nie wiem, tak? Jakie masz tym jajko, więc pewnie tak. No nie wiem. Mam temperaturę 53 i dalej nic. Pokaż, które jajko robisz? No tu. Które? Lightning. Drugie od lewej. No to musisz dodać temperaturę. A no to dobrze robię. Jeszcze jeden. O Jezu, za mocno. Odejmij to. Jeszcze odejmij. O, to trzeba minus jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O. O, jest teraz idealnie. Perfekcyjne. Jest incubation boost. Totalnie ja przynajmniej nie wiem, co to daje, ale czemu nie? Przyspiesza ci po prostu wykluwanie jajka. Tylko problem jest taki, że jak masz różne rodzaje jajek, to już wiesz. To już to średnio działa. Tak. Pam, pam. Dobra, proszę. Dzięki. To wykluwam kolejnego Rexa. Baby Rex. Dobra, to ja tego odstawiam. Dobra, to bierz kolejnego śmiało. Przy okazji ja sobie wbiję jakiś poziom, sobie w zdrowie dopakuję. Tam widzę, że już niektóre podorastały. Tu jest jeszcze jeden Rex, Olu, ogólnie. Wiem, ale on nie ma siodła. Już ma. O Boże, ten... Poczekaj, ten ma 47 poziomów, to ja nie wiem, czy on potrzebuje. Kto on ma tyle poziomów niby? Nie wiem. Chyba bardzo długo siedział w krajopodzie. 29 tysięcy? Nie, to chyba nie ma sensu. A poczekaj, a te ile finalnie mają wbite? Na 6 tysięcy? To nie, to jest największy kozak. To ja mogę nim jechać, nie ma problemu. Dobrze, ty sobie wybierzesz. Dobra, no to wsiadasz na tego tu obok mnie? A dobra, już siadam. Ten jest, to jest ten twój ulubiony z fioletowym brzuchem. Ile on ma? Dobra. On nie ma chyba nic. Nie ma. On jest chyba świeży. Dobra, proszę bardzo. To jest, nie miało jeszcze? O, dobra, poszło. Jest lightning. Nie wiem, czy z karabinu nie idzie szybciej, szczerze. No to strzelaj z karabinu. Znaczy z karabinu, a potem mieczem. Dobra. Proszę bardzo, powinnaś mieć już wystarczającą ilość poziomów. Już, dodaję. I w ten sposób nie trzeba się bawić za bardzo. A, miałem jeszcze pójść tego, tu odebrać. Bo tu widziałem, że jajka były tworzone. Czy już zebrałaś je od tych wywern? Ja powiedziałam ci, Sino postawiłam obok ciebie i w nim są jajka. Dlatego tylko jednego Rexa, myślę, możesz zabić, na którym siedzę, wiesz? Czemu? Bo on miał już dużo poziomów. A, tylko Rexa, okej, dobra, zrozumiałem. Dobra, jest baby Rex. Już. Okej. Ciup. Tamte widzę. O, tego mają Ola do tego. Do opieki. Walk with you.
Halo? Za mną, grubasie. Ja nie chcę iść. Dobra, ma imprinta. Idealnie. W sumie możesz sobie to stać na razie. Ten co chce. Znowu walk with you. Niech będzie. Tylko łazić by łaziły. Już, wystarczy. No idealnie. Dobra, wy już macie chyba finito bobito. Ta. Ten już wyrósł, ten też już wyrósł. O Boże, ten też nie potrzebuje. Czemu nie? Aż tyle poziomów 49 też? Miał. Wiesz co, bardzo długo musiał siedzieć. To może były te pierwsze, które oswoiliśmy. Tak, chyba tak. A wiesz, a że z serwera nie wyłączamy, to pewnie... No to dostawał bardzo dużo. Nie, no to spoko, to mniej roboty dla nas realnie. Jak okay. Ten? 47. Też? No. Nice. To zaraz wezmę dwa siodła i ci podprowadzę jeszcze jakiegoś. Dobra. Dobra. Rex, settle. Tu jest jeszcze jeden. Ten ma tylko jeden poziom. Dobra, wsiadam na niego. Tylko jeden. Jeszcze sową o, trzeba nie. No nie gadaj, co? Trojaki. O Boże. Dobra, dużo ekspo. Dobra, to już. Dobra. Nie wiem ile tam dostałaś expa, ale... 27. Nice. To teraz mam tego, mam wywerny już. Dobra. Poczekaj, to ja tego... Wiesz, na upartego mógłbyś... Poczekaj, czekaj, nie zabijaj. Co? No muszę się przesiąść, Krystian, to nie jest takie hop-siup. A myślałem, że nie, myślę, że tamtego, bo jeszcze mamy dużo jajek. Nie, nie, nie. Spoko, spoko. O Boże, ten ma 20 poziomów, dobra. Jak wyskoczył, nice. Dobra, zabijaj. Okej. Bo wiesz, na upartego jeszcze wszystkie te reksy można by było, nie? Reksy to chyba bez sensu. W sensie rozmnożyć z tych jajek. Jakie reksy rozmnożyć z tych jajek? No te wszystkie rozmnożyć z tych jajek, co puszczą, kolejne zabić, żeby było więcej expa. Nie, tam chyba nie ma sensu. I tak jeszcze dobra, wyślę... Muszę się przesiąść. Wyślę jeszcze wyvern mam do zabicia? Dużo. Nie wiem, dobra. A tu jest jeszcze jakiś reksowy. Jeszcze mam dużo jajekola. Dobra. Gotowa? Gotowa? Tak. Także jak widzicie, nie trzeba czasami chodzić armią reksów, bawić się, tylko można po prostu zrobić to w ten sposób. Wiadomo, na oficjalnych ustawieniach nie będzie to takie banalne. Nie, Ola? Myślę, że będzie. Myślisz, że będzie? No. Dobra, mam dwie wywerny. Dobra, ale ja ta niebieska przesiąść. Ci powiem, nie spodziewałem się. Aha, nie słuchasz mnie, mówię, że muszę się przesiąść, a ty nie ja słyszysz? Strzelam, bo wiem, że raz w głowę mogę im strzelić okay. I nie zginą. Ten ma 49 poziomów, więc nie ten rek, a może ten? Ten ma, dobra, ten może być. Przesiada się z jednego na drugi. Dobra. I kolejne jajeczka. Proszę bardzo. O, ten rek, na którym siedzę, jakiś śmieciowy jest, bo nie ma imprintu. Dobrze wiedzieć. Aż tak? Wywalę. No. Nie wiem, z jakiego powodu nie ma, ale... Okay. Już mogę? Dobra. Jeszcze jedno. Znaczy, no musiałabym się przesiąść już, wiesz? Dobra, nieważne. Spoko, ja tu jeszcze mam jajka. Dobrze, ale tam jeszcze z tyłu są cztery reksy, które potrzebują, wiesz? No, ja mam jeszcze 7 jajek. No dobra, ale ja muszę na nie usiąść. Dobrze. Nie mają siodeł ani nic. A, siodła są w Smithy. No tak, ale ja jeszcze tutaj mam jednego reksa, któremu muszę dodać. Dobrze. Później. To już idę. Po prostu się rozpędziłeś. Troszeczkę tylko. Założyć ci siodła tam, na nie? Tak. Raz, dwa, trzy. Które tu potrzebujesz? Na te, co tutaj jeszcze stoją, nie? No, tam z tyłu, tak. Dobra, tą śmieciarę to ja tu ustawiam. Śmieciarę. Dobra, daj, daj go. Proszę. Ja. I tu jest kolejny rek. Niestety, co jest porażką powiedzmy, mamy tylko prymitywne siodła, bo przez całą serię nie udało nam się znaleźć żadnego lepszego siodła, więc całkiem śmiesznie. Nie, Ola? Mhm. Bum. Dobra, ze 3-4 uderzenia i... Dobra, 5 chyba uderzy. I oczekuję na kolejnego w takim razie. No, ten by mógł jeszcze jednego wziąć. Zaraz wam jeszcze pokażę, co Ola postanowiła. Jeszcze jednego? Mogę jeszcze jednego rozwalić. Dobra. Ola jeszcze przygotowała jedną rzecz. Jak wam pokażę, co przygotowała, to normalnie skiśniecie. O! Mam dwojaczki, jeśli chodzi o reksy. Dobra, ale poczekaj, okej? Okay? Jasne. Dobra. Daj się dosiąść. Okay. Już lecimy. Proszę, porobione.
Wywerny jeszcze się, jednego mógł. Wywerny się zawsze jako pojedyncze robią. Nie wiem czemu, ale okej. Ale jest, jest mała szansa, że też ci się wyczuje. Czy ty masz mutację? Dobra, ja muszę innego Rexa mieć, a nie mam już. Ola, ona ma mutację, czy mi się wydaje? To jest Ice. No nie wiem, zobacz. Skrzydła jakby miała tego. Ha, nie możemy zobaczyć jakby. Znaczy, właśnie nie, nie możemy. No, one mają takie kolory, więc ja bym powiedziała, że nie. Aha, bo tutaj te są adolescent, my ich nie możemy jeszcze, Krystianie. A ile mamy przygotowanych? No nie wiem, trzeba policzyć. Ale tu jeszcze są jakieś 4. 2, 2, 3, 217, 221. Dobra, to sekundę. Są jeszcze 3 sztuki. Już to myślę, że na spokojnie. Było, ten ma 49. Też nieźle. Wziąłeś wszystkie? Tak. Dobra. Ja tu jeszcze ten mam niechcący ma więcej zdrowia. Niechcący, 17 milionów. O Boże, ten też ma 49. Co jest? No to nie potrzeba. Nie wiem nawet ile tych reksów tam jest. Tak legitnie patrząc. Policz. Nie. Jeszcze jednego mam do sprawdzenia. Dobra. Tego. O Jezus, gdzie ty jesteś? To, gdzie? O, ten może przyjąć. Dobra, to jeszcze jedną mu dam. Okej. Okay. Dzień dobry, pani Lightning. Dobra. Ostatnia wywerna jakaś. A to jeszcze trzy mamy za nami reksy, wiesz, te co nie. Ale ja nie wiem, czy już nam nie starczy i pytanie, ile mamy reksów. Spakujmy te i będzie git. I zobaczmy. Ale je trzeba wyleczyć, to po co je pakujesz? A, tru. To teraz trzeba poczekać, albo sową, chyba sowami będziemy leczyć, bo to trochę potrwa. Dobra, to policzmy, ile ich jest. Stanę sobie może tu. Raz, możesz dwa, każdego trzy, nazwać. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 plus 18 jest Uteranus. Okej. Więc brakuje nam dwóch w teorii. No nie, bo 21, bo Uteranus to też jest kolejne stworzenie. Na ile powiedziałem, że jest ich 17? No, ale... No 20 możemy wziąć, tak? Bierz sowę. Moja sowa chyba na górze siedzi. Nie, w krajopodzie jest. Co? Moja sowa w krajopodzie? Niemożliwe. Część z was, która nigdy nie widziała, to będzie już widziała, jak wyglądają przygotowania na bossa. Tak tylko mój internet się odlaguje. Ponieważ już użyłeś, to ci tylko powiem, że jakaś mała wywerna do ciebie tu biegnie. Pewnie tamta. Siedź w miejscu, chodź tu suwa. Suwa ma aż jeden poziom. To jest tak gorsza suwa, ja mam tą lepszą. T-Rex chciał kupę zrobić, ale mu nie pozwoliłem. Zamroziłeś go? Zamroziłem go w trakcie robienia kupy. O Boże, najgorzej. Myślę, że będzie mnie nienawidził do końca swojego życia. Nice. Ej, Ola, to weź tego, ja siedzę na tej, weź zabij tamtą wywernę, to moja ta dostanie trochę poziomów i będę szybciej leczył. A dobra, nieważne, mam 24 poziomy. Okej. Okay. Mam już z 4,5 tysiąca stamina, mam już 7,5. Ta osoba, na której ja siedzę, ma 10 tysięcy. Jest taka szansa, ale więcej używaliśmy jednej, to dlatego. Tak. Tej brzydszej oczywiście. No i tak, zanim to zejdzie cała stamina, to zdążę się wyleczyć po Rexie. Widać jego poziom zdrowia, że on tam sobie co chwilę cały czas wskakuje, a że to jest tyle tysięcy, no to... W ogóle, nie, w sumie tak myślałem, mówię, a może sowa byłaby fajna na tego, na bossa, ale z drugiej strony, no tak, jak zamrażasz, to chyba jednak nie najlepszy pomysł. No nie. To jednak chyba taki średniutki pomysł. Dobra, kończ się z L stamino. Niektóre już nie mają... Nie mam pojęcia, ile Rexu złapałam teraz. Niektóre już mają prawie fulla. Dobra. To te, które mają fulę, można w krajopoda schować. Jasne, można, tylko najpierw trzeba je znaleźć. Dobra, w sumie nie będziemy was zanudzać, przygotujemy to wszystko i pokażemy wam, jak już to będzie gotowe, bo nic ciekawego tu się nie dzieje. Także, przygotowania można powiedzieć, że zostały zakończone, wszystko w sumie mamy przygotowane, Ola wzięła wszystkie reksy, ja wziąłem swojego reksa, którego ogarnęliśmy i została nam jeszcze jedna rzecz, czyli nasza kucharka Konewka, która postanowiła, no, zaszaleć z ilością to tak pewnych, w razie czego? Pewnych rzeczy. W razie czego 700 tysięcy tylko ich jest, jakby co? Ile wziąłeś? 200. Nie no będę to... raczej tyle potrzebował, ale... Ja wezmę tyle. The brew doesn't have any nutrition value, but it provides health. Healing. Może healthing chciałem. Jezus. Healthing, tak. Także, mamy chyba wszystko. Jeszcze tylko muszę wziąć artefakty. Zostawiliśmy również Sino, bo Ola powiedziała, że się liczą również jako stworzenia. Tak mi się wydaje. Ja nigdy nie byłem na King Pitekusie. King to jest król dupopitekusów wszystkich, więc nigdy na nim nie byłem, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mamy obelisk, zaraz rzut beretem od siebie, więc lećmy i zobaczmy, czy uda nam się zrobić chociaż wersję gamma. Nie? Uda nam się. No bo tak w praktyce, jeśli by się chciało na betę,
no to na becie wystarczyłyby nam pewnie trochę silniejsze siodła, ale na alfie musielibyśmy już mieć takie pewnie siodła ze 120, nie? Takie as sedan stricte. Czyli zbroje na postaci musiałbyś mieć trochę lepsze. Zbroje na postaci też, reksy może trochę bardziej, wiesz, jeszcze bardziej wykokszone, żeby już naprawdę wszystkie możliwe maksymalne punkty były władowane, więc no. Ja się odsunę w tą stronę, żeby było miejsce dla wszystkich reksów na spokojnie. O tak. O tak. Także. Póki Ola będzie robiła tutaj przygotowania, ja wyrzucę swojego Rexa, który jest samicą, więc w nawiązaniu do, że tak powiem, pierwszej serii Arka, nazwę ją... O, Alfa słodko. Rexona. Tylko, że Alfa, bo to prawdziwa Alfa już teraz. O. Wykokszona. Tam, szczerze mówiąc, nie wiem, na którym była moja pierwsza Rexona, ale wydaje mi się, że oswajam ją pewnie na jakimś 7 poziomie i pewnie miała z 10, więc finalnie mogła mieć 60 poziom. Tak stawiam, że maksimum. Teraz, wkładając wszystkie artefakty, czyli Artifact of the Cunning, Hunter, Pack, Tylord, wszystkie potrzebne rzeczy, mamy możliwość zrobienia Dinopithecusa Kinga na gammie. Minimalny poziom 55, kolejny 75, kolejny już setny. Ja również wbiłem kilka poziomów dzięki temu, ponieważ mam już 93. Mamy trochę pocisków, nie wiem po co brałem co prawda te wszystkie krajopody, ale nieważne. Więc mamy wszystko przygotowane realnie. Ola jeszcze będzie miała swojego Juty Ragnusa. Ja przestawię się tym Rexem trochę. Znaczy i tak wszystkie zawołasz, a ja wywernę w dół trochę dalej. I jak wszystkie zawołasz, zrobisz na follow all. A follow you. To dopiero wtedy wystartujemy, dobra? Jak wszystko się ustawi. Dobra, nie ma problemu. Dobra, może strasznie dużo się tego wydaje. Wydaje się, no. Dobra, i poczekaj, ja przestawię wywerny. Dobra. Moja też nie jest za dobra. Blisko? Nie, zrób follow all. Czekaj, to muszę wsiąść na Rexa najpierw. Może być na ciebie, bo i tak odgwiżdżesz. Ważne, żeby wszystko podeszło czekaj, do bliska. Którym było? Follow J? No J. Mamy full. Ale nie wiem, czy te reksy z prawej doszły, wiesz? Nie wiem, czy one mogą się w ogóle ruszyć. Wiesz co, ale wiesz co, zejdź z reksa i stań na ziemi i ty zagwisz, a nie reksem, dobra? Myślisz, że jestem w stanie zejść już teraz? Myślę, że jesteś. Tak, no muszę na jakiegoś innego wsiąść, żeby no, zejść. No musisz przeskoczyć, tak. Ja się odsunę trochę z wywernami. O, dobra i o, dobra. Jestem. No weź stań tak najbardziej na środku, jak możesz, ale tego... Okej, dobra. I jeszcze musisz na prawo teraz pójść. Tam jeszcze tak cztery wystają. Po twojej lewej, widzisz? No, niektóre nie chcą iść, ewidentnie. Ale tu można się trochę tego. Będziesz tak przestawiał, dobra. W sensie, no inaczej nie chcą iść, więc wiesz. Dobra, to ja już siądę wywernąć. Mam nadzieję, że się to wszystko zabierze, że nie zrobili na tym bosie, że hej, na tym możecie wziąć tylko x tego i x tamtego. To ja pójdę z drugiej strony, bo tam jest dużo miejsca jeszcze. No myślę, że spokojnie już damy radę. Tylko muszę znaleźć swojego Rexa, zanim odpalę. Znaczy i tak jak cię teleportuje, to cię z niego zrzuci, wiesz? A, to więc nieważne, to stajemy pod, tak? Poczekaj, tak, tylko ja jeszcze jednego przesunę, bo on się tutaj w ogóle nie mieści. Jezu, jaki burdel. To jeszcze jakieś puśćcie mnie! Jeszcze jakieś niektóre mają poziomy w ogóle. Masz poziom no, jeszcze. No możliwe. Damage. Dobra. Zobaczymy, a twój Uteranus? Twój Uteranus też ma. Co mu dać? W staminę mu tylko dajemy. Dobra, poszło. Aż się ucieszył. Dobra, lecimy Ola? Tak. Pum. Dobra. Widzisz 20 times, czyli normalnie. Dobra. Nie, strefa jest spora, powinna być... Powinno wszystko złapać. Powodzenia! Wszystko łapie. I co, i tak siedzisz na Uteranusie? Tak, siedzę. Bo chcę krzyknąć, żeby już wszystko miało boosta na stacji. Ja siedzę na Rexonie. Dobra. Ojeju. Tchną, zabrakło. Dobra, i tak będziesz jeszcze krzyczeć i ryczeć. Holy shit. Dobra, gdzie jest mój Uteranus? Gdzie jest moja Rexona? Dobra, ja już jestem na Uteranusie. Ja nie wiem, czy na dobrym siedzę. Tu jest Alfa Rexona, dobra. Ładnie tu, muszę przyznać. Ola, ognie się zapaliły siarczyste. Musimy je wyprowadzić, a ja nie jestem w stanie. Ty możesz cofnąć tylko. A, mój internet umarł na chwilę? Nie. Ola, ty musisz nas wyprowadzić, bo ja dobra, nie jestem już w stanie wyjść. Sekunda. Ty jesteś najbardziej na brzegu. Dobra, dajesz, wołaj je. Nice. O Jezus, aż dźwięki się psują. Idziemy! Wszyscy! Zakładam, że tędy, ale nie wiem. Poczekaj, bo się blokują na drzewach powoli. A to on nie powinien wyjść do nas? Nie, my do niego mamy iść. Czekaj, bo one się tu blokują, czekaj, bo tu jest ADHD po prostu. Dobra, no to czekaj. Gwizdni te, których ja jeszcze już dwa, mogę. Dobra, już, wszystko idzie, dobra. Chyba nic się o, nie jest, zgubiło. O, jest, widzę go. Jest? Zdrowia. Tak. Idę zobaczyć. Pędzę, to jest normalna jasność swoją drogą. Ja idę dookoła. Gdzie ten małpiszon? Siedzi. Gdzie?
No nie widzisz paska zdrowia? Naprawdę? Gdzie? Przede mną? A, tam! Uuu, matko, czekaj, czekaj. Musimy zacząć z nim prawdziwą walkę. On śpi. Chodź tu, grubasie. Dawaj do nas. Idzie! Ola! Ola mnie zrzucił. O. O, ciebie zrzucił. No, zrzucił mnie. Siadam na cokolwiek na razie. O Boże, te małpy siedzą na czymś. Ola, tu Sino ciągnął małpy. Widzę. Okej. Zagwizduję je wszystkie. Co prawda nie siedzę na Alfa Rexonie, ale spoko, no, dajemy radę. Easy to będzie na gammie. One kupami rzucają, jak wiszą na tych. Mać karabin, strzelaj. Nie mogę, utknąłem pomiędzy, ja gryzę tylko, Ola. Myślisz, że mogę je wystrzelić? Czekaj, chcę zobaczyć, czy mogę je wystrzelić, bo one i tak tu pogryzą wszystko. Okay. Nie małpa! Muszę się odsunąć, dobra, czekaj. Gdzie rzucasz tą kupą? Jedna rzuca we mnie, kupsztalem. Jak on skacze wysoko. O Jezus, dostają. O, będzie na dół spalił. Stój, ty nie idź. Ale dostają, powiem ci, 1600 i dalej małpy żyją. One, dobra, wiesz co, małpy mają dużo zdrowia. No, domyślam się. Mają dużo zdrowia, lepiej tu tłuc. Dawaj, Ola, krzycz na nas. Motywuj nas do walki, dawaj. Zrobimy go w 4 minuty, dobrze. Dawaj. O Jezu, mnie zrzuciło. Spadłem, też spadłem. Damn, girl. Wiesz co, wyszło tak łatwo, że chciałabym spróbować zrobić tą środkową trudność. Możemy. Mamy wszystko chyba. Nice, leży małpiszon. No i co, głupio ci. 375 tysięcy zdrowia. Gdzie jest? Teraz któryś musi mieć tylko tego, Ola. Nas wyteleportuje zaraz, nie? Tak, zaraz nas wyteleportuje. Może, nie, ty na pewno nie masz. O, ale fajne trofi się dostaje do ekwipunku. Dostałaś coś? No. A bez kitu. Nie, no flagę dostałem tylko. A, no to ja głowę dostałam. Tu nic. One się tu w ogóle palą jakby cały czas. Tak, o, teraz skończą. Bo od Amarga był kolec. Amarga to był w pewnym momencie? No, małpa na nim jeździła. Co? A, nie widziałeś? Nie, nie widziałem tego. A ile one w ogóle potraciły zdrowia? No, po 3000. Nie jest źle. Dobra, to chodź, Ola, i tak musimy pójść po artefakty. Dobra. Czekaj, gdzie jest z tego? Tam jest. Tylko gwiznę pasiv, żeby wszystkie tu stanęły. Leci do ciebie. Leci, wiem. Dawaj, tu na dół. Gdzieś ty poleciał, Jezus. Dobra, jest, dobra. To co, mówisz, spróbujemy? Tak, no, czemu nie? No, najwyżej zginiemy, w sensie nie jest to jakiś wielki problem, nie? Dobra, a powiedz mi, o, bo my mamy ten postawione takie na ścianę, nie? No, na głowę Rexa. Tak, trofeum. Mamy w środku. No to słuchaj, to ja ci pokażę tą małpę. Można też skraftować. Można. Nie kosztuje aż tak dużo. No to powiem ci, że ta gamma to taka łatwa była. No bo to ma być najłatwiejsze. I to na tych zwykłych, najbardziej podstawowych tych. Najbardziej podstawowych... siodłach. Wiesz co? Bierzemy sowy i uleczymy do końca, czy nie? Dobra, chodź, ale chodź tutaj na górę, do domu w sensie. Idę. Ale powiem ci, że tych małp to się chyba nie opłaca wybijać. A ty flagę też dostałaś? Tak. Chciał nie mogę założyć. O. Oho, nice. Najsik. Dwie flagi. Dobra, to teraz tak. Trzeba poczynić przygotowania do gammy. Jedyne czego się boję, to że czegoś nie będziemy mieli. Dobra, musimy mieć drugi Artifact of the Hunter, czyli ten sam, który był. Za każdym razem potrzebujesz of the Hunter. Ja mam nadzieję, że to nie jest ten jednego, którego tam kiedyś nie zebraliśmy jako dwóch. Szczerze mówiąc. Chociaż nie, na pewno musimy mieć Hunter, bo przecież na wystawie zostawiam. Wydaje mi się, że wszystkiego mamy pod dwa, wiesz? Dobra, to jest Hunter. Of the Hunter. Tu i tu. Dobra, mamy Hunter. Mamy Brute. Brute to jest tu. Of the Brute. Dalej potrzebujemy of the Pack i of the Sky Lord. Of the Pack. Niestety zdejmiemy to trochę z naszej tej. No nic. Ale co tam? Teraz, Olu. Nie, przepraszam. Bredzę. Nie to. Tu jest dobrze. Tu jest Sky Lord. Bo my teraz idziemy na... Tu jest Pack. My idziemy teraz na Betę. Betę. Więc potrzebujemy Hunter. Potrzebujemy... Co ja mam? Hunter i mam Brute. Potrzebujemy Immune, czyli ten. I potrzebujemy of the strong, czyli ten tu, ta kula na środku. Dobra, to są cztery artefakty i poza nimi potrzebujemy jeszcze dwa razy basilisk scale. To trochę gorzej, bo chyba nie mamy basilisk scale, mi się wydaje, ale zobaczymy. Musimy, no mamy kilka pierdół jeszcze do zebrania, więc... ale nie są jakoś wybitnie ciężkie, więc za chwilę do was wracamy. Dobra, przyleciałem, mam wszystko, naprawiłem sobie zbroję. Widzę, że tutaj...
Rexona. Rexona trochę straciła zdrowie. 16 koła ma na 22. Nie wiem, gdzie jest Rexona. Z drugiej strony, z tyłu. Dobra, teraz mam nadzieję, że się nie wal... Halo, moglibyście łapami nie machać, dziękuję. Halo! Proszę mnie nie od... Co się dzieje? Który to... Jakiś pływa w powietrzu. Okej. Okay. Nawet pływają. Okej, okay, nieważne, dobra. Artefakty, to się zgadza? Zgadza się, ważne jest... Dobra, wszystko się zgadza. Idealnie. To i to. Dobra, możemy robić betę. Nie wiem, czy jakoś... Tylko nie odpala jeszcze. Nie no, spokojnie. Możemy też zrobić tech replikator. Moglibyśmy sobie Rexy zreplikować. Nie pamiętam, czy on poziomy też replikował? Chyba tak, wszystko. Chyba tylko wszystko to jest bardzo drogie, to jest bardzo drogie. 150 czarnych pereł to mamy, bo zbieraliśmy w tych. Nie, mówię klonowanie jest bardzo drogie. Oj, 100 elementu, my w ogóle nie mamy elementu. Ja mam 80, dostałam. Ja nie dostałem w ogóle. A, no to ja dostałam do ekwipunku. A, ja nie dostałem elementu, ja nie dostałem... Ona siedziała z tyłu i ryczała, ja gryzłem i strzelem, ona dostaje 80 elementu, ona dostaje trofeum, a ja nie dostaję nic, w dupie z tym. Dobra, poczekaj, jeszcze tu z przodu je podleczę. No ja tu już popatrzę. No, chyba nie możesz. A! Zostałem zmrożony! Ratunku! Ale z ciebie mrożonka! No, twarzy mi nie widać. Wygląda jakbym miał zarośniętą całą twarz. No, co się śmiesz? Poczekaj, tak to... poczekaj jeszcze chwilkę! Tak to realnie wygląda. Dobra, myślisz już zostawić? Czekaj, jak one stoją. Co jest? Coś atakuje? Tak. Argenta cię atakuje. Wiesz. A, głupio ci, co? Dobra. Rexona była gdzieś tu z tyłu. Alfa Rexona, tu jest. Ma 19500, da radę. Dobra, to co, odpalamy? Odpalamy! Jezus, dajcie mi przejść. Hola. Mieści się wszystko? Jak na K spojrzę? Właśnie patrzę, chodzę sobie mieści po brzegach. Mieści się. Chociaż ten jeden z tyłu może się nie zmieścić. Który? A, taki z tyłu najbardziej. Nie, ale wszystko się mieści, wszystko się mieści. Dobra. Siedzę. Wszystko w rządku ustawione. Ten twój Jutyranus tylko tak... Ja tu z tyłu w ogóle nie krzyknęłaś. No nie. Dobra. Alfa Rexona. Nie zsiadam już z niej, chyba że mnie zrzuci, a to jest taka szansa. O nie! Chciałem powiedzieć, że uważaj, bo do wody spadną. No myślę, że w wodzie mogą pływać. W ogóle jaki ładny statek tutaj jest, ty widzisz? No mówię właśnie. Ładnie tu jest. Aha, to ja mam wszystkie reksy niańczyć, rozumiem? Dobra. Jasne. A chcesz? Nie specjalnie, ale idź ty teraz pierwszy. Dawaj, Ola, walczymy. Idź pierwszy. No już zawracam, chwila. Nie umiesz zawracać na reksy. Wszystko idzie. Dobra, idę. Ciekawe, czy jest jakaś taka miejscówka tutaj stricte, gdzie możesz wejść i się ustawić dobrze. Żeby na przykład nie cię wiem, te... czy wszystko za mną przyszło, wiesz? Kupacze. Na razie to i tak możesz tu wejść, się rozgościć, rozstawić. Dobra. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14, 15, 16? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chyba wszystko. Jeszcze mogę się przejść, cofnąć, zerknąć. Tak dla pewności. On i tak tu chyba sam z siebie nie przyjdzie, bo ma to w nosie. Chyba nie. Your dino will energize. Nie, tu jeden Rex jeszcze stanął. Dobra. Jeszcze jeden Rex się tu obija i to tyle. Dobra, to już go zabiorę. Chodź, Rexiak. Ale poczekaj chwilę, bo ty tak trochę za bardzo napalony. No mój postanowił kupę zrobić nagle. No już, zawracaj. Dobra, już. I idziemy. Chodź za mną, piernik. No, dawaj, teraz ty wykręta robisz. Ładny wykrętas, bardzo ładny. Dobra, mam go. Musisz go tylko skrzyczeć, że się opierdzielał. Dobra, myślę, możesz już strzelić, bo sam. Dobra. Gotowa? Jasne. Nie trafiłem. Bo Rex postanowił się ruszyć. Aha, dobra, nie łapią pociski. To jednak nie. To jednak mogłem trafić. Za daleko jesteś. Za daleko jestem, tak. Więc muszę się trochę przysunąć. Dobra, to znowu się będziemy bić na tym środku tu. Chyba tak. No, powodzenia. Powodzenia. Chodź tu, grubasie. Tylko odejdź od razu, bo on skoczy i cię zrzuci chyba od razu. Wiem. Dobra. Ugryź, wystarczy, że ugryziesz. Na razie nic nie mogę ugryźć, tylko muszę tego. No idź, Rex, małpy się rzuciły, niektóre. Bez kitu tu małpy na Amarga jeżdżą, co się dzieje? Mówiłam ci. Kupo grzmioty, a te skóry rzucają chyba granatami. Tak,
Ciebie gryzą po kostkach. Ola, Ola, jestem cały czas zestunowany, pup hit. Czuję się naprawdę źle. Nie, 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 na tego, tu skupienie. O nie, on skacze. No o. Nie, nie wiem, gdzie poleciał. Do góry, z góry zrzuca. O Jezus, jeden drek zaraz nam umrze. O, jeden zaraz. A Marga jakiś przyszedł. O nie, o dwa. Trzeba je zabić. Te rzucokupacze też by się przydało. No gdzie on jest, ten gnom? Nie mam pojęcia. O, tutaj drugi Rex widzę, low. Gdzie jest ten kupacz? A jest na środku, tam gdzie spał jest. Leci, leci, leci. Uważaj, gwizdzę na niego. Dobra. Wszystko leci na niego. Tamte się biją z tym i musisz tu jest z tego. Już, gwizdać już. Trochę. Wszystko tu. Walić, walić. Ale on już bije mocno, już srogo bije, po 500. Jeden Rex nie żyje. Muszę tamte zabłać. Chciałem powiedzieć, że będzie w miarę łatwo, ale powiem ci, że... No, możemy tego nie zrobić. Możemy tego nie zrobić. Ale ja już mam pół HP. Klepie mnie jak szalony. Te bomby rzucające tutaj może nie robią aż tyle, ale... No, powiem ci, Ola, chyba będzie ciężko. I tak to robimy dla zabawy. I tak to robimy dla zabawy, ale kurde, no. Ja staram się strzelać w te rzucające, ale ciężko. Nawet ciężko w nie tego. Monet trzymają się na pewnej wysokości. Tyle. Dobra, gdzie jest nasz rzucacz? Nie mam pojęcia. Cały czas tam jest. Małpy muszą zabijać, a małpy też tu całkiem dają, po stówce biją. 2000 bije. O Jezus, tak on szalony jest w tym momencie. Dawaj, dawaj. Tu jeden w ogóle się zablokował, dawaj, dawaj tu. Co się obijasz, dawaj. Ty nie, nie goń go, chodź tu, tam bij. Oni się gapią na te małpy. Dobra, gryź go. Mój Uteranus zaraz umrze. Dawaj, Ola, przesiadaj się na coś innego jak coś. Dobra. Więcej Amarga przyszło. O, ja się muszę prze... A, pani gryzie po tyłku. O nie, Ola umarła prawie. O-o. Amarga przyszły. O-o. Ja chyba umrę. Czekaj, Ola, uciekaj. Gdzie jesteś? Nie mogę. Uciekaj, Ola. Uciekaj. Gdzie jesteś, Olcia? Nie, pojedyncza małpa bije, nie mogę. Nie, ja tego nie zrobię. Idę, Ola, idę. Wsiadaj. Jak ja to przeżyłam? Nie wiem, pomagam ci. Ratuję cię, Ola. Wsiadaj na ostatniego Rexa. Ola, nie dawaj. Nie wiem, gdzie jest. Zostałem zrzucony. Nie udało się, Krystian. Tam jeden Rex się bije z małpami, Ola! Było fajnie. Co ten Rex? Ała! Ała! To atak! Atak, kretonko! Aaaa! Kupami mnie rzucają! Puszczać mnie! Gnomy najgorsze! Zostawić! Ty też! Beta okazała się jednak nie taka prosta, Olu. A jednak nie. Wiesz co, nie mamy tu łóżka w bazie, chyba że ty go zużyłaś. Zużyłam, ale tu są dwa, więc powinieneś. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę się. Ale tu są dwa łóżka. Nie mogę się tam zrespić, Olu, no trudno. Takie życie, zrespię się w naszej starej bazie. Zrespię się w naszej starej bazie. Dzień 699. Nice. No cóż, jakby to powiedzieć. Udało się zrobić gammę, nie udało się zrobić bety, ale tak to życie wygląda, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Przynajmniej spróbowaliśmy swoich sił. Gdybyśmy mieli lepsze siodła, myślę, że byłoby to spokojnie do zrobienia. Przynajmniej 50, 60, a w tym przypadku no niestety nie za bardzo. W każdym razie, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie całej serii. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze dodatkowy odcinek z nadrabiania pozostałych rzeczy. Jeśli nie, będzie to ostatni odcinek z Lost Island. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Fjordur, tak samo jak wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na nową kolekcję, nowy merch, nowe ubrania moje. Zapraszam serdecznie newhorizonwear.com. Macie wszystko w opisie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i pa.